Jakieś 10 lat temu zrobiłem prawo jazdy i w tym momencie zaczął kształtować się mój światopogląd motoryzacyjny. Rozwijać się jakieś pasje, marzenia, zainteresowania bardzo mocno wzrosły. No w końcu byliśmy młodzi, chcieliśmy być trochę szybcy, trochę wściekli. I ten czas kojarzy mi się z wielkimi felgami, czarnym lakierem i pierwszym tuningiem, tym trochę lepszym, tym trochę gorszym. Później bardzo szybko mój wzrok skierował się w stronę motocykli, bo były tańsze, szybsze, ładniejsze i trochę zakazane. Jednak to wszystko znajdziecie na Motobandzie. Jeżeli lubicie motocykle jednoślady, to tam tego jest naprawdę mnóstwo. Teraz, w końcu, po 10 latach przemówił zew okrągłej kierownicy i czterech kółek. I dzisiaj zrobimy samochód, który 10 lat temu, można powiedzieć na dzielni, wśród młodych osób budził szacunek. Bo właśnie takim samochodem był Seat Leon. Nieważne jaki silnik miałeś, ważne aby był z turbo. Nieważne czy benzyna, czy diesel. Każdy, kto chociaż trochę interesował się samochodami, widział, że jak podjeżdżasz Leonem, kiwał głową. To był po prostu samochód, który miał szacunek w okolicy. Pozwalał na tuning, pozwalał na osiąganie dużych mocy, nieźle wyglądał i można go było usportowić. Dodatkowo kosztował w miarę przystępne pieniądze. I dzisiaj zaczniemy właśnie nasz pierwszy odcinek na nowym kanale od tego samochodu. Tyle, że siedzę w jego najbrzydszej wersji i w zasadzie w jednym z najsłabszych diesli. Także nagle stwierdziliśmy, że będziemy robili samochody, przygotowywaliśmy się do tego długo. Nadal nie jesteśmy co do tego przekonani, że nam się uda, chociaż bardzo będziemy próbowali. Co będzie pojawiało się na tym kanale? Na pewno będą pojawiały się samochody, na pewno będziemy o tych samochodach rozmawiali. Spróbujemy ugryźć kilka ciekawych, sportowych samochodów i przede wszystkim pojawią się także konfrontacje, na przykład dwa różne samochody albo samochód kontra motocykl. Spróbujemy takie rzeczy zrobić. Jeżeli to wszystko Was interesuje, to Was ciekawi, to wspierajcie nasz kanał, a nowe odcinki pojawią się już niedługo.